No i co? Po raz kolejny się widzimy. Cześć Ewa, dobry cześć, wieczór ponownie. Znowu Prime, konferencja tydzień po tygodniu, no ale już blisko gali, więc zobaczymy. Jestem ciekawa kilku walk, jak to się rozwiąże, więc już niedługo ta moja ciekawość zostanie zaspokojona. Dobra, no to pogadaliśmy o rzeczach mniej ważnych, o pierdółkach, o pierdołach, to teraz z grubej rury. Jak wyglądał trening Marka Jówko, bo wiem, że jesteś w jego narożniku, już tutaj Marek się wygadał na samym początku. No w narożniku nie, bo nie jadę do Koszalina, ale zrobiłam z nim dwa treningi i pierwszy właściwie był do zobaczenia prawie w całości na naszym vlogu, czyli taki boks, tak boks na wesoło można to nazwać, a później na drugim treningu trzymałam mu czas, jak pracował na worku, a później trzymałam kamerę, jak sparował z Kasią, więc powiem tak, nie narobiłam się jako trenerka. No ale tam wiesz, dałam mu jakieś rady, popracowałam trochę nad jego psychiką, powiedziałam mu, co powinien robić. No i tak na kilka dni przed walką dowiedzieliśmy się, że to nie będzie K1, tylko jednak MMA. Więc trochę to komplikuje sytuację, bo rywal jest znacznie cięższy, ale nie da się ukryć, że i tak Marek nie był faworytem. A, no właśnie, bo Cichy powiedział, że mimo, że to MMA, to jednak nie będzie nic robił w parterze. No ale zobaczymy, bo jednak jeśli by doszło do knockdownu, to jednak zobaczymy, czy będzie kontynuował walkę, czy nie. No ale to będzie na pewno jeden ze śmieszniejszych pojedynków. A Marek to raczej taki stójkowicz, czy parterowiec? Raczej stójkowicz, dlatego że z tego, co wiem, w parterze kompletnie nic nie umie. To jak wyglądał wasz trening i ile trwał przede wszystkim? Czy Marek to jest długodystansowy, czy raczej na taki jeden krótki strzał? Nie powiem, w którą stronę, bo tutaj nie chcę walki przesądzać, prawda? No twierdził, że ma dobrą kondycję, ale jednak jak sprawdziłam to w praniu, to okazało się, że jednak się męczy po tych paru minutach, więc wolałabym, żeby zakończył tę walkę szybko. A jaki będzie werdykt, tak szczerze, obiektywnie, jakbyś miała na to spojrzeć? No słuchaj, ja jako trenerka nie mogę powiedzieć inaczej. Marek Jówko wygra i wygra pewnie. Co cię zatrzymuje na drodze, że nie będziesz w Koszalinie razem z Markiem? Marka wspierać, dopingować. Odległość, wiesz, ja już jestem człowiekiem przywiązanym do domu. Nie lubię daleko podróżować, chyba że warto, a no, tych galemy ma już obejrzałam tyle, że wiesz, to nie jest dla mnie atrakcja, więc nie chce mi się jechać tak daleko. A co sądzisz o tej formule turniejowej, którą dzisiaj wylosował prezes Federacji Prime Tomasz Bezdrąg? Tam mamy m.in. Kubę Lasika, Push Barbera, teraz się okazuje, że Kolara. Co sądzisz w ogóle o takiej formule? Czy to przyciąga nowych kibiców freak fightowych, czy może to jest taki odgrzewany kotlet? Nie, myślę, że to bardzo fajna formuła, odświeżenie, bo wiesz, te federacje cały czas kombinują, a to 2 na 2, a to 1 na 10, więc taki turniej będzie śmieszny, tym bardziej, że jest to z turniej, jak to mówią, turniej przegrywów. Ja tutaj akurat jestem za Push Barberem. Kibicuję jemu, bo to jest mój braciszek. Walczyliśmy razem i myślę, że ma duże szanse, tym bardziej, że jest to walka MMA, więc jak sprowadzi swojego rywala do parteru, to ciężko będzie spod niego uciec. Nie wiem, czy widziałaś przed chwileczką, co się stało. Push Barber został wyproszony z panelu jednej z konferencji. Dlaczego? Stoi tutaj, nie znamy. Nie wiem. A co zrobił? No, ja akurat wtedy musiałem wyjść na chwilę, ustawić sprzęt, no ale Kasiusz Życiński wyprosił, tyle wiem. Nie wiem, ale to jest dziwne, wiesz, w tych federacjach, że... Raz jesteś, raz cię nie ma. Tak, nie, bo właściciele sami proszą o te dymy, proszą, żeby zachowywać się, no powiedzmy, poniżej jakiejś normy. Krajowej. Tak, a później jak ktoś coś zrobi, to jest zablokowany, czy tam wyrzucony z federacji, więc ciężko nadążyć, o co im tak naprawdę chodzi. Dużo się mówi o twoim pojedynku, z kim by on był, albo z kim by on nie był, no to tutaj można losować, można strzelać, ale dużo ludzi mi pod ostatnim wywiadem w komentarzach pisało, że może Kuba Lasik. Była już taka propozycja, byliśmy oboje chętni, żeby się zmierzyć ze sobą, no i wtedy federacja to zablokowała. Prime po prostu wtedy mówił, że nie chce z nim współpracować, ale teraz skoro ten Kuba wrócił już do federacji, to być może po tym turnieju wróci temat. Ja bardzo chętnie bym się z nim zmierzyła w MMA. A co robisz na co dzień? Masz jakieś hobby? Tak. Na co dzień jestem spokojnym człowiekiem, lubię oglądać filmy, czytać książki, lubię podróżować, no i bardzo lubię sport, no i stąd właśnie między innymi to, czym się zajmuję, bo moim głównym źródłem zarobku jest właśnie sport, był boks, teraz MMA, a resztę robię tak powiedzmy dorywczo, jakieś zlecenia, czasami prowadzę konferencje, a dla przyjemności to właśnie głównie filmy i książki. Jak twoi rodzice zareagowali na tą wiadomość? Nie wiem, jak to u ciebie wyglądało, czy po prostu weszłaś do domu i powiedziałaś: mamo, ja chcę być pięściarką.
No był to szok, był to szok. Rodzice oczywiście chcieli dla mnie czegoś innego i bali się. To był, myślę, główny problem i nie dziwię im się, bo chyba każda matka się boi. To nawet nie chodzi o to, że jestem kobietą, tylko każda matka pięściarza czy zawodnika MMA boi się o niego, bo jest to niebezpieczne, są to niebezpieczne sporty. No ale cóż, no wspierali mnie mimo wszystko i tak po cichu czekają, kiedy mi się to w końcu znudzi i kiedy powiem, że już nie będę się biła, ale jeszcze chwila. Jakbym słyszał piosenkę Agnieszki Chylińskiej, kiedy powiem sobie dość. No jeszcze trochę. No ja nie chcę sobie mówić dość, bo czuję, że jest jeszcze szansa na fajne walki i że teraz mi się tam, powiedzmy, otwierają pewne drogi, które do tej pory były zamknięte. To w takim razie, skoro nie Ewa Piątkowska, to kto pojawi się w narożniku? U Marka Jówko czy Jówko? Bo ja nie wiem, jak to się wymyśla. Chyba Marek Jówko. Będzie to Kasia Kubiak i Artur Przybysz, z tego co wiem. I może sobie dobiorą jeszcze kogoś tam na miejscu, ale tylko dwie osoby wchodzą do oktagonu, więc myślę, że będzie to ta dwójka. A jak to się stało, że byliście w Akademii Sportu Walki Wiranów i nie natknęliście się na legendę, czyli na trenera Mirosława Oknińskiego? Jakieś tutaj zbliżenie byśmy poprosili. Bo to było około 15 i trener po prostu pozwolił nam tam wejść przed treningiem. Trener przyszedł dopiero na ten trening o 18, dlatego się nie spotkaliśmy. No ja mówiłam Markowi, że może poprosiłby trenera, żeby przygotował go do tej walki, no ale pewnie trener by się nie zgodził, bo było za mało czasu, a trener jednak lubi mieć czas, żeby popracować nad swoimi podopiecznymi. Była okazja spotkać kogoś ze świata celebrytów, ze świata sportu walki, Mariannę Schreiber czy kogoś innego? Tak, tak, Marianna trenowała z nami, z tego co wiem teraz pojedzie na obóz, więc pewnie przygotowuje się już do kolejnej walki. No wiesz, z nią akurat tak dobrego kontaktu nie złapałam, mimo że starałam się, ale jakoś tak nie zaiskrzyło, ale mamy też inne osoby, mamy Ferrariego na sali, przez chwilę był u nas. Amadeusz Ferrari, tak? Tak, Amadeusz Ferrari, był Sebastian Fabijański. No powiem ci, że coraz więcej freaków trenuje właśnie u trenera Oknińskiego. Z tego co wiem, to teraz już więcej freaków niż zawodników, więc jest śmiesznie, jest to na pewno ciekawe miejsce do trenowania. Teraz pytanie, czy to jest dobre dla sportu zawodowego, że na sali, no, tak jak sama nazwa wskazuje, Akademia Sportu Walki, nie freaków walki, Wilanów, jest więcej zawodników ze środowiska szeroko pojętych freak fightów, czy to jest Fame, czy to jest Prime, czy to jest Cloud, niż takich klasycznych sportowców. Znaczy powiem ci, że najwięcej jest jednak u nas takich zawodników, którzy startują w amatorskim MMA, więc jeśli chodzi o to, kogo jest najwięcej, to będą to oni, a później dopiero freaki. Po prostu freaków jest więcej niż zawodowych sportowców w tym momencie i powiem ci, że ja się nie dziwię trenerowi, bo całe życie poświęcił temu sportowi, już w tym sporcie, powiedzmy, zrobił to, co miał zrobić i teraz już na te jego lata, powiedzmy, późniejszej trenerki, na lata przed emeryturą, nie dziwię mu się, że woli coś lżejszego, coś, na czym można lepiej zarobić. Ja robię dokładnie to samo właśnie po tej mojej, powiedzmy, prawdziwej karierze sportowej. Teraz się bawię, zarabiam i traktuję to luźno. Łukasz Jurkowski Juras powiedział, że dostał ofertę za około 1,5 miliona złotych albo milion, już dokładnie nie pamiętam, jakie tam kwoty padały, bo wiadomo, jeszcze trzeba odjąć podatek i dochodzą różne sprawy kontraktowe, ale powiedział, że walki w Federacji Freak Fightowej nie przyjmie, bo chce zakończyć tą swoją karierę sportową na Stadionie Narodowym podczas pierwszej gali KSW Koloseum, no i tą karierę zakończył. Teraz wiem, że chyba jeszcze komentuje, czy FEN, czy właśnie KSW. I ludzie, nawiązuję tutaj do tego, że ludzie pisali mi komentarze właśnie a propos ciebie, Ewa, że Ewa Piątkowska teraz się bawi we Freak Fight, a kiedyś mistrzyni świata, wstyd. I stąd moje pytanie, czy ty masz opinię, że to jest patologia i czy sportowcom nie wypada się w takie coś bawić? O twoją opinię mi chodzi na ten temat. Nie wszystko mi się podoba we Freak Fightach. To nie jest, powiedzmy, mój styl, żeby wyzywać się na konferencjach i to chyba powie prawie każdy sportowiec. Chociaż też są tacy, którzy się w tym odnajdują, ale większość powie, że woli szacunek do przeciwnika, bicie się w oktagonie czy tam w ringu, a nie na konferencjach. Więc to jest minus. Nie ukrywam, są minusy, ale jestem w stanie przymknąć na to oko, żeby powalczyć jeszcze trochę dłużej, bo na sport już nie mam siły, nie mam ochoty. Natomiast chcę jeszcze coś takiego porobić i właśnie te freaki są czymś takim, że można jeszcze walczyć, ale już traktować to zupełnie na luzie. Natomiast co do Jurkowskiego, no jeśli mógł odmówić takiej propozycji za 1,5 miliona, to tylko pozazdrościć. Każdy chciałby być w takiej sytuacji, że może odmówić walki za 1,5 miliona. A czy to rzeczywiście jest tak, że te zarobki w sportach są tutaj, poniżej
poziomu minus 1, a zarobki we free fightach są tak, powyżej poziomu plus 10. No jeśli chodzi o MMA, to na pewno te największe gwiazdy polskie zbliżają się, mają podobne zarobki co gwiazdy free fightów, natomiast ci szeregowi zawodnicy zarabiają wielokrotnie mniej niż szeregowi zawodnicy we free fightach. Chyba nie trzymam cię dłużej, bo ty masz swoją robotę do wykonania. Dziękuję ci bardzo, chyba że czym byś się chciała podzielić może na koniec? Podzielić bym się chciała tym, że chciałabym w końcu pokazać się również w oktagonie. Teraz bawię się trochę w takie sprawy reporterskie, robię tutaj relacje i to mi się bardzo podoba, no ale jednak chciałabym, jak już mówiłam ci w tym ostatnim wywiadzie, jeszcze ze dwa razy w tym roku zawalczyć. Ewa Piątkowska, dziękuję bardzo. Dzięki.